Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie oczywiście następny film z The Seven Deadly Sins Grand Cross. Także w dzisiejszym filmie zajmiemy się dwiema sprawami, mianowicie odpowiem na pytanie, co robić z diamentami, czy trzymać je, zbierać na coś, czy po prostu je zerować. No ale po moich diamentach raczej domyślacie się odpowiedzi, jednak tym zajmiemy się trochę później. Drugą sprawą będzie omówienie postaci. No w komentarzach mówiliście, że mam powiedzieć, które postacie są dobre, które są słabe. Postanowiłem to podzielić na dwa filmy, a to dlatego, że gdybym opowiedział o wszystkich naraz, ten film miałby pewnie z 40 minut, no bo te SSR-ki jest ich dużo, tak naprawdę dużo jest postaci dosyć używalnych, także postanowiłem podzielić te filmy na SR i SSR, no bo postacie R-ki są zazwyczaj nieużywalne i no i tak by to wyglądało. Także powiem wam, które postacie SR, czyli te łatwe do zdobycia, warto mieć, warto rozwijać. Postaram się też powiedzieć coś o nich, dlaczego dobre są i dlaczego będą dobre w przyszłości, na przykład na dany content. No wiecie, dobra. Czyli zaczynamy. Takich postaci będzie prawdopodobnie 6, jeżeli się nie mylę. Także zaczynamy od pierwszej. Oczywiście Red Ban, czyli Prisoner Ban. Jego dostajemy za darmo na SRC, bardzo szybko. Jest to postać bardzo dobra przede wszystkim na historię, czyli na kampanię. Oczywiście w większości i tak używamy Meliodasa, ale Ban ma też inne zastosowanie. Mianowicie może być używany na pierwszy rajd, którym jest Czerwony Demon, który jest obecnie już w grze. Jest to dwuosobowy rajd, który możecie robić na przykład właśnie ze znajomymi. Czyli Ban swoją kartą właśnie pierwszą, tak to nazwijmy, zabiera jedną, że tak powiem, kropeczkę ze zdolności ostatecznej, czyli ulty przeciwnika. Czyli jak wiadomo, na takim rajdzie zdecydowanie nie chcemy dopuścić do tego, żeby przede wszystkim ten demon w ogóle atakował w przypadku czerwony, ale też, żeby nie użył zdolności ostatecznej. No i ban się do tego fajnie nada. Dodatkowo czerwony demon jest też pod siłę, czyli ma ten czerwony znaczek, czyli oczywiście obrażenia będą neutralne. Jego druga zdolność zapewnia debuff immunity oraz oczywiście leczy, czyli ma też swoją przeżywalność, nie potrzebuje tak naprawdę healera. Jego zdolność ostateczna to jest bardzo mocna zdolność, ponieważ zadaje 700% na 1 na 6, czyli już mówię, o co chodzi. To jest tutaj, czyli każda karta ultimate może mieć 6 poziomów, możecie ją ulepszać kopiami, które dostajecie z summonów. No i na początku jest to 700%, dodatkowo trzeba o tym pamiętać, że ta umiejętność, tak jak tutaj widać, ignoruje obronę, której czerwony demon ma naprawdę sporo. Także to jest dobra postać, polecam w nią zainwestować, zresztą tak naprawdę musicie, znaczy nie musicie w nią inwestować, jeżeli nie chcecie, ale jedno z zadań tutaj właśnie w tym Hero Way, jest tutaj 5 etapów, no i jedno z nich właśnie wymaga tak naprawdę zrobienia tego bana na poziom UR, więc prędzej czy później tak was to czeka, więc to jest postać, którą i tak zrobicie. Drugą postacią może będziemy jechać po kolei, jest oczywiście Elihawk, bo tak te postacie się nazywają, w tym przypadku jest to zielona Elihawk, czyli pod HP, czyli pod życie. Dlaczego jest dobra? Przede wszystkim dlatego, że jest darmowa, przede wszystkim dlatego, że jest SR-ką, czyli tak jak tutaj widać, żeby ją ewoluować w UR, nie potrzebuje SSR pendantów, tak jak w przypadku Bana, dlatego te postacie są dosyć łatwe do zrobienia, możecie je zrobić zazwyczaj bezproblemowo, a wcale nie są gorsze zazwyczaj od tych SSR-ek. I tak, jej pierwsza zdolność zadaje obrażenia oczywiście na jeden cel, dodatkowo zmniejsza statystyki związane z obroną o 40% na trzecim poziomie, tutaj 20, 30 i właśnie 40 na dwie tury, czyli taki podstawowy atak, zmniejsza trochę obronę. Jednak dlaczego Elihawk zielona jest dobra? To jest właśnie ta umiejętność, oczywiście czyni ta umiejętność z niej dobrego farmera dla początkujących, jeżeli na przykład nie macie Hausera czerwonego SSR, a nawet jeżeli macie, no to możecie na przykład robić nią, już wam tutaj pokazuję, czyli na przykład ona jest dobra na farmienie niebieskich książek, jak można łatwo się domyślać, czyli tych oto tutaj, prawda?
No bo przewaga oczywiście elementu, dodatkowo jest dobra na kampanię, no bo bardzo szybko sobie radzi z tymi początkowymi poziomami. Nie musicie wybierać trzech pojedynczych ataków różnymi postaciami, po prostu używacie tak naprawdę, ulepszacie ją bardzo szybko, nawet jako pierwszą przed Meliodasem możecie ją ulepszyć. Używacie tej zdolności i tak naprawdę wszystko na ekranie zostaje zabite i tak dosyć długo pozostaje. Dodatkowo oczywiście przebicie też tutaj jest zwiększone, więc to jest bardzo fajna umiejętność. Jej zdolnością ostateczną, tak jak w przypadku Bana, jest atak na pojedynczy cel. Zadaje również 700% obrażeń, czyli bardzo mocna umiejętność. Dodatkowo usuwa stensy, czyli na przykład kontrę Meliodasa. O, czyli na przykład taunta usuwa cokolwiek takiego podobnego, może tak to nazwijmy. Także na tej postaci polecam się skupić na początku zwłaszcza. Ona jest dobra na początku, możecie ją zrobić na UR-kę, ale według mnie no nie powinien to być priorytet. Później już mamy tak naprawdę inne postacie, mamy Meliodasa na UR-ce, gdzieś tam może dorwiecie Hausera. Jednak jeżeli dużo farmicie, jeżeli zostawiacie na przykład gry na noc, no to zdecydowanie polecam zrobić ją na UR-kę. Tym bardziej tak jak mówię, potrzeba zwykłych SR pendantów, które tak naprawdę łatwo zdobyć. Nie powinno być to problemem. Kolejną postacią jest oczywiście zielony Guild Thunder. Jego zadaniem nie jest zadawanie obrażeń. Jego zadaniem jest buffowanie. Jest to obecnie najlepszy buffer ataku. Podkreślam ataku, bo jest jeszcze Artur, który buffuje wszystkie statystyki. Ale jeżeli chodzi typowo o atak, jest to Guild Thunder. Jego pierwszą umiejętnością jest atak obszarowy, który zadaje 150 oraz 250 obrażeń. Dodatkowo zwiększa obrażenia dwukrotnie przeciwnikom, którzy mają na sobie jakieś buffy, czyli jakieś tam obrony, ataki. Wtedy jest dobry. Możecie używać sobie właśnie na takie mapki, gdzie przeciwnicy się buffują. Raczej w PvP bym go nie polecał, już go testowałem. On tak naprawdę nic poza tym atakiem nie wnosi. I to jest właśnie ta karta, dlaczego Guild Thunder jest dobry. Dlaczego jest używany nawet na japońskiej wersji po roku? Bo buffuje po prostu atak, czyli podnosi atak wszystkim członkom waszej drużyny o 30%, 40%, a później o 60% aż na 3 tury. No i po prostu to jest jego cel. Ma zbuffować takiego Meliodasa, żeby on bił jeszcze mocniej, jeszcze bardziej i szybciej zabijał swoich przeciwników. Jego umiejętnością ostateczną jest atak na pojedynczy cel i nakłada szoka na 4 oczywiście tury i taki szok zadaje 30% na koniec każdej tury. To jest też mocna umiejętność, ale tak jak mówię, przede wszystkim Guild Thunder ma buffować drużynę. Dodatkowo polecam go zrobić na UR-kę, na 60 poziom. Niekoniecznie teraz, tylko w tej grze są 3 rajdy. Jest czerwony demon, czyli ten Red Demon pierwszy, który jest obecnie już w grze. Z następną aktualizacją w ciągu 2-3 tygodni od startu gry wejdzie rozdział 6, wejdą gildie i wejdzie kolejny demon, który to będzie to Grey Demon i tam Guild Thunder będzie naprawdę fajną postacią, no bo Grey Demon jest typem szybkości, czyli niebieski, także Guild Thunder ma przewagę elementu, więc oczywiście będzie otrzymywał zmniejszone obrażenia. Dodatkowo będzie buffował Meliodasa oraz Greenkinga, którzy są najlepszymi postaciami zadającymi obrażenia obecnie na tego Grey Demona. Trochę się tutaj mylę w mówieniu, trochę sporo mówię, ale mam nadzieję, że przekaz jest raczej jasny. Także polecam go zrobić na UR-kę, niekoniecznie teraz już jak najszybciej, po prostu przed następną aktualizacją na pewno pomoże wam zrobić drugi raid, który będzie trochę trudniejszy niż ten pierwszy zdecydowanie. Czwartą postacią, gdzie ona tutaj jest Elizabeth, zwykła SR-ka, bez hołka. Dlaczego? Jest to dobry healer, obecnie chyba najlepszy healer w grze. Jeszcze jest Blue King, który jest najlepszą postacią w grze ogólnie. Ale jeżeli chodzi o healera, to jest to prawdopodobnie najlepszy healer obecnie. Czyli pierwsza zdolność zadaje 220% obrażeń na jeden cel. Na drugim poziomie wyłącza umiejętności ataku u przeciwników, co jest naprawdę dosyć mocne, prawda? A tutaj aż na 2 rundy. Czyli powiedzmy, jeżeli przeciwnik sobie używa takiego Meliodasa z dwoma postaciami buffującymi go, leczącymi go, to wystarczy, że wyłączy Meliodasowi ataki, no i przeciwnik może mieć problem.
Jednak umiejętnościami, na których najbardziej nam zależy, jest oczywiście leczenie. 200% leczy całą drużynę. Następnie 200% całą drużynę oraz podwyższa im ten licznik Ultimate'a, czyli wiecie, macie te kropeczki, dzięki którym ładujecie swoją zdolność ostateczną, czyli ulta, no i ona zwiększa właśnie te kropeczki o 2. Później się to zwiększa do 300% oraz zwiększa o 2 kropeczki. Może tak to będę nazywał. Zdolność ostateczna, czyli również leczy o 350% swojego ataku wszystkich w drużynie oraz leczy tam na początek tury każdego, na którego nałożyła ten efekt tutaj właśnie leczenia. Jednak to, co czyni zwykłą Elizabeth bardzo dobrą postacią, jest właśnie ta pasywka, czyli wszyscy bohaterowie z naszej drużyny dostają, co ja mówię, wszyscy, którzy otrzymali obrażenia z naszej drużyny na początku następnej tury, zostaną uleczeni o 10%. Czyli powiedzmy, walczymy na przeciwnika zadającego obrażenia obszarowe, zada obrażenia całej naszej drużynie. I teraz uwaga, ta pasywka działa również, gdy Elizabeth jest zastępczym bohaterem, czyli jeżeli jest na czwartym miejscu. Może gdzieś tutaj to łatwo uda mi się pokazać. Nie wiem, wejdę gdziekolwiek, może, nie wiem, tutaj. Tutaj. Czyli taką Elizabeth wsadzamy tutaj, na miejsce tego suba i ona, jej pasywka jest aktywna. Czyli jeżeli nasze postacie z głównej drużyny będą otrzymywały obrażenia, no to ona będzie leczyła na początku następnej tury wszystkich, którzy otrzymali obrażenia. Także no nie polecam się na niej skupiać w pierwszej kolejności. Jest to postać typu support przede wszystkim. Także no nie jest priorytetem. Priorytetem są przede wszystkim na początku postacie zadające obrażenia, żeby szybko przejść kampanię, żeby wszystko szybko, łatwo sprogresować. Jednak pamiętajcie, że jest to bardzo dobra postać na tę czwarte miejsce. No i tyle. Przedostatnią postacią, jeżeli się nie mylę, przedostatnią, jest ta tutaj Red Elihawk. Jest to najlepsza obecnie postać zadająca obrażenia na czerwonym demonie, czyli na tym rajdzie pierwszym, który jest obecnie w grze. Dlaczego? Przede wszystkim jest SR-ką, czyli oczywiście do jej ewolucji nie potrzebujemy wiele tak naprawdę surowców. I tak, jej pierwszy skill zadaje 200% obrażeń, ignoruje obronę, 300% ignoruje oraz później 500% ze zwykłego ataku oraz ignoruje obronę. Drugą zdolnością jest oczywiście też single target damage, czyli obrażenia na jeden cel, jednak później tutaj wyłącza umiejętności polegające na buffowaniu oraz debuffowaniu sojuszników i przeciwników na jedną turę. No i tutaj oczywiście na dwie tury oraz przy okazji usuwa wszystkie buffy z jednego celu, który zaatakuje. No i umiejętność ostateczna jest taka sama jak przy większości Elihawków. Tutaj też usuwa na przykład kontrę Meliodasa i atakuje za 700%. Jeżeli ją ulepszymy, to dodatkowo będzie miała tutaj później 1050% ataku bonusowego. Czyli jest to całkiem sporo i jest to bardzo dobra postać na czerwonego demona, także polecam się na niej skupić wszystkim, którzy są blisko ukończenia rozdziału 5. Ponieważ bardzo ułatwi wam to robienie chociażby harda. Naprawdę ta postać zada ogromne obrażenia, także naprawdę polecam ją po prostu zrobić. Ostatnią postacią, taką już raczej na doczepkę, jest Gustav. Jest to, ja bym to nazwał, tańsza wersja Blue Kinga. Dlaczego on się w ogóle tutaj znalazł? Dlatego, że raz, że może mówię też skille, żeby nie było. Zadaje 220% obrażeń na pojedynczy cel. Tutaj uniemożliwia rzucanie przeciwnikom umiejętności polegających na leczeniu jakiś tam recovery, czyli wiecie, co rundę i tak dalej. I tutaj to samo, tylko że na dwie tury. Umiejętnością, która pozwoliła mu znaleźć się na tej liście, jest ta umiejętność, czyli zamrażanie. Może zamrozić na jedną turę już na pierwszej gwiazdce, co jest naprawdę mocne, zwłaszcza też na czerwonego demona, na raid jest to taki zastępca Blue Kinga, z tym, że Blue Kinga dostajemy za darmo, więc taki Gustav bardziej by się sprawdził, myślę, że na PvP, mógłby nieźle namieszać tym zamrożeniem.
Oczywiście Freeze schodzi, jak tylko przeciwnik zostaje zaatakowany, tak jak w przypadku petryfikacji. Tutaj również zamraża, ale zwiększa obrażenia o 80% zamrożonemu celowi i tutaj o 200% i zamraża już tym razem na dwie tury. Także Gustaw jest tutaj raczej takim zamiennikiem, taką ciekawostką, którą możecie użyć bardziej w PvP, myślę. Chyba, że na przykład robicie raid z jakimś znajomym i jesteście, nie wiem, na komunikatorze głosowym. Wtedy wy używacie na przykład w teamie Gustawa z blockingiem, czyli macie dwie postacie, które blocking petryfikuje, a Gustaw zamraża. Na przykład wasz znajomy używa postaci atakujących, wy buffujących. No możecie się ładnie zgrać, prawda? Czyli wy, powiedzmy, używacie Gustawa, blockinga i nie wiem, nawet Giltandera na doczepkę, żeby buffował atak. Wasz znajomy używa chociażby Red Elihawk, Slaydera, SSR, ale o tym oczywiście w następnym filmie, bo tam będą postacie SSR. No i możecie się ładnie zgrać. Trzeba się zgrać, bo już robiłem rajdy. No i z tym zgraniem było różnie, jak mieliśmy oboje Blue Kingów, no bo z tą petryfikacją różnie bywało, nie wiedzieliśmy, czy na przykład ja mam, na przykład nie wiedział, czy ja mam, ja nie wiedziałem, czy on ma, no i były z tego różne komplikacje. Także to by były te postacie. Przede wszystkim polecam skupić się, no na banie musicie się skupić do zadania. Ja polecam się skupić przede wszystkim na, jeżeli planujecie rajdować oczywiście, a planujecie, uwierzcie mi, na tej właśnie tutaj Red Elihawk, ponieważ, może jeszcze pokażę, żeby zrobić limit breaka na 65 poziom, potrzebujecie tych oto rogów czerwonego demona, które otrzymujecie skąd? Właśnie z czerwonego demona, czyli z rajdów. No i na koniec poruszymy sprawę diamentów, czyli czy powinniście je zachowywać, czy powinniście je wydawać, zerować. No i tutaj jest kilka czynników. No bo nie wiem, ile gracie, czy wydajecie pieniądze na grę, więc trudno też powiedzieć, bo jeżeli ktoś wydaje pieniądze na grę, to równie dobrze może robić po 5 samonów multi dziennie i tak będzie miał 500 diamentów. Ja jednak polecam nie szaleć, zawsze mieć jakiś zapas, ponieważ banery jest to miejsce, gdzie powinniśmy te diamenty wydawać. Nie chodzi mi o ten baner, bo to jest baner początkujący. Na tych innych banerach, które będą się pojawiały, będzie zwiększona szansa na konkretne postacie. Pierwszym banerem prawdopodobnie będzie Merlin i będzie bardzo dobrą postacią, więc polecam zachować. Więc ja bym polecał na start zrobić coś takiego, co mi się tutaj pootwierało. Niespodziewanie. Także polecałbym zrobić gwarantowany summon, który musicie, i zrobić kilka multi-summonów na rozruch konta, wiecie. Żeby dostać jakieś postacie, ewentualnie możecie robić to do pierwszej gwarantowanej. Czyli co 5 multi-summonów macie gwarantowaną postać SSR. No i w sumie po to bym polecał to zrobić. Na koniec tego filmu może zrobimy sobie jednego summona, żeby wam trochę urozmaicić. Zobaczymy, czy coś dostaniemy. Bo prawdopodobnie też zrobię do gwarantowanej jeszcze SSR-ki. Później zbieram już na potęgę, na banery. O, było mignięcie. Czerwone oczy były, więc jest tutaj potencjalnie szansa na SSR-kę. Jeszcze zobaczymy, jak pójdzie ta potyczka tutaj. Nie ma Lost Lane. Jest złote. To oznacza, że może być, że tak powiem, fake SSR. Nie, jest SSR-ka, tak? Jest SSR-ka. Fajnie by było dostać Slaydera albo Hausera. Zrobimy sobie właśnie, no jest Slayder, ale nie o tego mi chodzi. To jest też dobra postać, taki zamiennik Blue Slaydera SSR. No jednak ten drugi jest zdecydowanie lepszy. Myślałem, że jakiś fake może, ale tu niestety nie ma. Normalnie bym skipował, ale jak wiem, że będzie SSR-ka, to są emocje. I SSR-ką będzie zielony ban, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest zielony ban, także bardzo się cieszę, bo jest to bardzo, ale to bardzo mocna postać na PvP. Także na pewno sobie go zrobię. Może nie jakoś priorytetowo, może już skipniemy. Tak, jest to zielony ban. Obecnie, jeżeli patrzycie tier listy, to green ban jest
tym tierze God, czyli Bóg, czyli, ale tylko i wyłącznie dobry jest na PvP. Jakieś tam osiągnięcia przy okazji. Dlaczego jest dobry na PvP, to od razu mogę wam powiedzieć. Także kilka nowych postaci wpadło. Bardzo się cieszę. Dobrze zrobiłem tego Samona. To jest tam lifesteal. Ta umiejętność jest przede wszystkim... Czekaj chwilę, to nie jest ten ban? Nie, to chyba nie jest ten ban. Mi się pomyliło coś tutaj, bo... tamten ban... Z tego co pamiętam miał atak obszarowy jeden. Także... No nie wiem, to coś mi się chyba tutaj pokręciło. Zobaczę, czy są jeszcze inni. To nie jest ten. No to też nie jest ten. Nie wiem, tutaj po prostu muszę sprawdzić chyba po prostu na stronie, na spokojnie. Nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd. Możliwe, że to jest ten ban. Muszę się mu przyjrzeć. Z tym, że byłem pewien właśnie, że jeden z jego ataków jest obszarowy. Ale tutaj widzę, że... Ale nie, to jest to. Bo kradnie oczywiście statystyki przeciwnikowi, czyli atak oraz defense. Czyli to jest ten ban. Tylko nie wiem, dlaczego mi się gdzieś tam, wiecie, w głowie ubzdurało, że on miał atak obszarowy. No mniejsza o to. W każdym razie ten film został zrobiony. To, co miałem powiedzieć, no to oczywiście powiedziałem. Możecie mi w sumie pisać swoje osiągnięcia w tej grze, jak wam idzie, jaką macie rangę. Oczywiście film, jak zrobić, żebyście mieli tak jak ja, czyli na pełnym ekranie, żeby chodziło tak płynnie, pojawi się prawdopodobnie albo w piątek, albo sobotę. Tam wszystko dokładnie oczywiście opowiem. Opowiem też wszystko, o co prosiliście w komentarzach. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.